Witam z tej strony Szwajcar. Tematem nagrania będzie overbalance na ropie WTI. Widzimy tutaj instrument, ropę WTI. Interwał H1. Metoda overbalance, czyli największa korekta w trendzie. Tu rozpoczyna się trend. Widzimy, że jest w górę. W tym miejscu możemy zobaczyć, że największa korekta w tym trendzie jest tutaj. Trend idzie dalej w górę, mamy wierzchołek, odmierzamy overbalance. Mamy tutaj idealnie wejście w pozycję long i target na nowych szczytach. Jak zakłada moja metodologia overbalance, co też się stało, jest to wzrost z ceny około 56 dolarów do ceny ponad 60 dolarów. Czyli 4 dolary wzrostu w górę. I to wszystko tylko dzięki overbalance. Na ropie bardzo dobrze to działa, szczególnie na ropie WTI. I pokażę jeszcze to, że pisałem o tym overbalance tutaj, w momencie wejścia. O overbalance było pisane na grupie traderów. Dokładnie. Czwartek, 4 lipca 2019 o 12.58. Pozycja long zabezpieczona na break -even, czyli bez żadnego ryzyka z targetem na nowych szczytach. Tutaj dokładnie widać to w przybliżeniu. Czyli otwarty long, stop plus już na break czyli potocznie na 0, i tutaj nad nowymi szczytami ustawiony poziom take-profit. Jak widzimy, poziom break nie został strzelony. Cena tutaj schodziła 5 lipca, jednak zabrakło do tego break -aven. I cała pozycja została zrealizowana na tej krowicie. Metoda overbalance działa bardzo właśnie na ropie WTI, dalej na DAX-ie, dalej na Dow Jonesie 30, czyli indeksach amerykańskich SP 500, NASDAQ 100. I teraz przejdziemy do DAX-a. Bo tutaj też ostatnio była kilkakrotna realizacja overbalansu. Mamy tutaj czysty wykres DAXa, czyli DAX interwH1 i metoda overbalans. Co tu widzimy? DAX porusza się w trendzie wystowym od początku czerwca. Russo do spotkania G20 w Tokio w Japonii, co możemy tu zauważyć? Dwa razy była już realizacja overbalance, czyli tutaj pierwszy overbalance skończony na nowych szczytach, drugi overbalance było tutaj, także skończył na nowych szczytach. Tutaj luko otworzył. Obecnie mamy znów overbalance. I jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo jesteśmy na poziomie właśnie tego overbalansu, gdzie target to nowe szczyty, czyli take profit na nowych szczytach 100 plus 1 trzecia, czyli tutaj. Jednak były już overbalans spadkowe, czyli zmieńmy interwał na M15 i na M5. Mamy 15 pozostańmy. Mamy wyrbaną spadkowe Czyli dokładnie. Jesteśmy w tym miejscu. Widzimy, że są nowe dołki, cena spada i mamy największą korektę. W tym trendzie. odmierzamy to overbalance od kolejnych dołków i mamy tutaj wejście w pozycję short. Czyli tutaj, overbalance to metoda zupełnie obiektywna, także każdy tak samo ją widzi. To zwykłe odmierzanie zasięgów korekt. Realizacja tych profit, czyli pierwszy, pierwszy udany overbalance spadkowy. Przechodzimy do drugiego. Zwiększamy tutaj nasz zasięg overbalance. To usuwamy i znów od każdego dołka, czyli stąd. Stąd. Odmierzamy overbalance. Czyli wejście w short. Pozycja sell w tym miejscu. Jest take profit, bo jest nowy dołek. Czyli drugi raz overbalance zadziałało. I co możemy dalej zrobić? Patrzymy. Większy jest zasięg. Znów odmierzamy. Od dołka. Zabrakło do werbalansu około 10 pipsów. Także mamy teraz niejasną sytuację. Z dużego interwału wiemy, że tu jest akurat krawędź o werbalans I jeszcze z większego interwału czyli H1, przejdźmy na H4, mamy bardzo dużo wyrównancji, bo zasięgu 840 punktów, czyli spadki mogą być tutaj, a trend wzrostowy może być dalej zachowany, czyli bardzo duża przestrzeń do kolejnych spadków. Jeszcze pokażę jak w tym trendzie wzrostowym od początku czerwca overbalance był skuteczny. Jak bardzo? Tutaj mamy wykres H1, przybliżymy. I Tak, tu mamy minima z czerwca, 3 czerwiec. I co widzimy? Mamy overbalance. Wejście w long profit, czyli pierwszy raz skuteczny. Zwiększamy overbalance, bo korekta była większa. Odmierzamy od szczytu, czyli stąd. Drugi raz wejście w long, także skuteczne. Dwa razy overbalance zadziałało. Odmierzamy znów nasz overbalance, bo jest teraz większe. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, już na nowych szczytach. Widzimy, że jest większy overbalance. Odmierzamy znów wejście w long, werbalans skuteczny po raz trzeci. Zwiększamy lekko walant, bo jest większa korekta. Jesteśmy tutaj akurat po tej luce po szczycie G20. Odmierzamy i mamy tutaj krawędź, wejście w long, Cena jak widać już od trzech dni przebija tą linię i jeśli przez większość sesji będzie poniżej to już autuje z tego overbalance z take profitem tutaj czyli mamy trzy razy skuteczny overbalance a czwarty raz jest teraz znak zapytania cena jest wysoko czy zareaguje w górę jednak jak możemy rozegrać ten overbalance jeśli ktoś chce rozgrywać to na long z take profitem tutaj Wejście w long, to daje na połowę pozycji tutaj stop loss na jedną trzecią werbalans, gdzie dzieli sobie to werbalans na trzy części, a drugą część daje na stop loss czasowy, czyli tutaj zalicza na przykład stop lossa, a drugą część zalicza po określonym czasie, autuje z drugiej części, jeśli cena by wróciła do krawędzi. Otrzyma dalej do tej profitu. I na tym w sumie polega metodologia OverBoost. Jak widzicie, działa na dax a te działa nie żadne pierdoły, tam akumulacja, gridy i inne probrokerskie. Także przedstawiam tu działającą metodę i polecam. I jeszcze krótka aktualizacja co do piramidy na AutoSD. Mamy dzisiaj godzinę 10-11 lipca czwartek tu widzimy wykres M30 pozycje już weszły czwarta piąta mamy sześć pozycji long Break-even nasz jest tutaj między trzecią a czwartą pozycją i czekamy na rozwój sytuacji będzie albo plus 1000 pipsów, ponad 1000 pipsów zysku, albo 0 na breakhaven. Czyli nie ponosimy już żadnego ryzyka, a zarobić możemy ponad 1000 pipsów. Więcej na temat piramidowania, na tym AUDUSD, dolarze australijskim, do dolara amerykańskiego, na grupie PGT, którą możecie subskrybować. Prowadzimy właśnie taki projekt platformy edukacyjnej. Niedługo będzie dodane właśnie to konto, gdzie piramidujemy dolara australijskiego AUTUSD. I dokładnie pokaże jak przedstawiać poziom Brecaven wszystkie zależności w piramidowaniu. Kiedyś prowadziłem takie właśnie konta. I pokazywałem piramidowanie w 2015 roku. Wtedy z 10 tysięcy po półtorej miesiąca było na koncie ponad 15,5 tysięcy. Samym piramidowaniem. Także zapraszam na platformę edukacyjną, i tam będą obszerniejsze materiały wrzucane. Dokładnie będzie wyjaśnione, co, dlaczego, kiedy, po co, kiedy zabezpiecza się pozycję, kiedy się dokłada. Kiedy likwiduje się pozycję, piramidę, kiedy zamyka się, kiedy można przeładować pozycję, czyli na przykład nagły wzrost, zamknięcie wszystkich pozycji i odnowa, podstawienie piramidy. Kiedy są warunki brzegowe do tego? Na, gru, na platformie edukacyjnej będzie to pokazane.